Bardzo serdecznie witam Was słowami jednego z haseł dzisiejszego dnia, które zapisane jest w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale. Teraz puszczasz sługę swego Panie według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Dzisiaj w poniedziałek 12 kwietnia, dokładnie w tydzień po radosnych świętach wielkanocnych, spotykamy się ze Słowem Bożym, które bardzo często cytowane jest w momencie, kiedy przychodzi nam żegnać do wieczności kogoś w podeszłym wieku. Przychodzi nam żegnać kogoś, kto syty lat odchodzi do domu Ojca. I wtedy nasze myśli kierują się w stronę złożenia Bogu podziękowania po tym, jak osoba, którą żegnamy, została wyzwolona z życia doczesnego i po wielu trudach życia niczego więcej już nie pragnęła, jak tylko odejść, by rzucić się w otwarte ramiona Boga. Doskonale pamiętam rozmowę z jednym z bielskich parafian, który złożony ciężką chorobą leżał w swoim łóżku i ciągle powtarzał, że nie może się już doczekać spotkania z Ojcem w niebie. A przy tym, pomimo bólu, jaki mu doskwierał, z jego twarzy nie znikał szczery, radosny uśmiech. Zastanawiające było dla mnie, czy i ja na jego miejscu potrafiłbym tak szczerze się cieszyć. Symeon, o którym jest mowa w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, zobaczył na własne oczy Zbawiciela. Zobaczył go w postaci małego dziecka, które zostało przyniesione do świątyni. Każdy z nas teraz, nawet po 2000 lat, oczyma wiary może dostrzec nie tylko małe dziecko, które przyszło na świat dla naszego wybawienia od grzechu i śmierci, ale każdy z nas może dostrzec Zbawiciela zmartwychwstałego. Tego, który dla każdego z nas pokonał grzech i śmierć. Czy wybrzmiewa w naszych sercach jeszcze ta najradośniejsza wiadomość, że Chrystus zmartwychwstał? A może kolejne w naszym życiu święta zostały odhaczone jako odbyte i wróciliśmy już do naszej szarej, często smutnej, pełnej niepokoju rzeczywistości? Czy błogosławieństwo Boga, który wziął na siebie ciężar naszych grzechów, aby nas z nich wyzwolić, zakotwiczył się w naszym życiu tak, że nic nie będzie w stanie go usunąć? A może nasze przyzwyczajenie, które tak często przesłania nam radość zmartwychwstania, przyzwyczajenie, które każe nam dbać o siebie w różnych obszarach naszej ludzkiej egzystencji, a poza tym nasza pewność, że jesteśmy panami tego świata, czy to nie sprawia, że właściwie to Wielkanoc jest jedynie tradycją, która powtarzana rok po roku niewiele nam już daje? Jak wspaniała byłaby świadomość wynikająca z głębi naszego serca, że usłyszeliśmy o naszym zbawieniu, które ostatecznie spełni się w momencie, który jako najlepszy dla nas wybierze Bóg. Wyobrażacie sobie, jakby to było cudownie mieć takie przeświadczenie, że w każdej chwili mogę odejść z tego świata, że nie żal mi niczego, co zbudowałem, że nie żal mi niczego, czego nie dokończyłem, co mógłbym jeszcze osiągnąć, zbudować, ale mogę odejść w spokoju, bo moje oczy widziały prawdziwe zbawienie Boga. Kiedyś przeczytałem, że wielu ludzi całe życie poświęca na budowanie sobie raju na ziemi, z którego będą korzystać na emeryturze. Na nic nie mają czasu. Ciągle pracują, by zarabiać i by budować. A kiedy mają już wspaniałe wille z przepięknymi ogrodami i przychodzi czas upragnionego korzystania z tych dobrodziejstw, nadchodzi też kres ich życia. Ci ludzie nie będą mogli powtórzyć słów za Symeonem, bo całą swoją przyszłość budowali na wierze w to, co sami byli w stanie zdziałać. Tylko ci spośród nich, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że te dobra, które gromadzą, są czymś znikomym, a prawdziwą radość w przyszłości jest w stanie zapewnić jedynie Bóg, tylko oni, stając u progu odejścia z tego świata, mogli odczuwać radość. Dlatego życzę wszystkim Wam, siostry i bracia, aby radosna nowina, jaka przychodzi do nas wraz z odkryciem, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, będzie Waszym oglądaniem chwały Pańskiej, po której będziecie mogli ze spokojem patrzeć w przyszłość. A Bóg niech Wam w tym błogosławi.